Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie, GeForce Skins, a jak GeForce Skins, no to oczywiście skrzyneczka Billionaire. 2000 zł, 5 takich otwarć, klikam i zobaczmy, czy uda nam się trafić skina, który coś będzie wart. I no niestety to przedsięwzięcie póki co nam się nie udaje, ale podejście numer uno, spokojnie, tutaj wszystko pod kontrolą, tak? Wszystko pod kontrolą. No, no czasem się zdarza, że tutaj, że tak powiem, wypadną 5 razy obrzyn origami, ale no mam nadzieję, że teraz będzie inaczej i w końcu ta skrzynka da nam zarobić! I zobacz! I Awupa Fate i MK Welcome to the Jungle w jednym otwarciu! To jest 8000 w jednym otwarciu. No stary, wątpiłeś? No przyznaj się, że zwątpiłeś. Nie wątpi się nigdy w pana prowadzącego, tak? Witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz na GeForce Skinsie. 10 koła, no taki budżet aktualnie mamy. Oczywiście przypominam o konkursie na skinach. Chciałbyś wygrać? Sub zonę, łapa w górę pod filmem, komentarz, oczywiście napisz na Discorda, dąż, no i użyj oczywiście kodu Croxy. GeForce Skinsie, jak oczywiście są pełne, nie ma jesteś, logujesz się z linku, subskrybuj, bo klikasz oczywiście magiczny guziczek, kod promocyjny, no i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x wpisujesz, dajcie 5% więcej, no i skrzynka na start za free, a jakbyś chciał sobie doładować, no to oczywiście wszelakie metody płatności tutaj masz, które pozwalają Ci na doładowanie konta, a my lecimy teraz w skrzynki użytkowników, no bo mamy 10 koła, no to grzechem by było nie otworzyć skrzyneczek od Was, tak? Była taka jedna skrzynka, nazywała się ona na 5% i no mocno mnie zripowała, naprawdę mocno mnie zripowała na ostatnim filmie, więc no ja bym tutaj no, jeszcze raz chciał w nią wlecieć, tylko właśnie nie mogę jej kurczę znaleźć, no, nie pamiętam totalnie ile ona kosztowała, a po nazwie coś mi tutaj jej nie wyszukuje, więc no kurczę, chyba to przedsięwzięcie nam się jednak nie uda. Dobra, to weźmy po prostu, pootwierajmy te skrzynki. Boże, 17 koła, co wy robicie? I wy myślicie, że ja to otworzę? No 50% na fajda tam jestem nawet otworzył, ale... Ojejku, oj. Powiem tak, no jest 20% na karambita fajda. No, skrzynka mocna, ale czy 50% to jest gra warta świeczki? No kurwa, oczywiście, że tak. Otwieramy, 50%. Nie, widzu, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Wyzerowałeś mnie totalnie. Ja nie mogę. Co to za skrzynka? Kto zrobił tą skrzynkę? Nie wierzę, naprawdę. No brak mi słów. Mamy tę skrzynkę jakąś 50 na 50. Co? Aha, bo jest Glock Gamma Doppler, czyli mamy 10% tak naprawdę na coś wartościowego. No namówiłeś mnie. No wiem, że to wygląda jak czysty skam, stary, ta skrzynka, ale no... 650 zł. Czy otworzę ją jeszcze raz? Oczywiście, że tak. Zobaczmy. No, czy uda nam się... No co ja jakieś, no wy sobie jaja ze mnie robicie. Wy celowo to robicie. A zdążyłem was wczoraj pochwalić, że czasami nawet chcecie dobrze dla wuja, tak? Chcecie, żeby wuja zarobił sobie na tych skrzyneczkach od was. Żeby miał ładne skiny, tak? No ale... Pff, no po dzisiejszym to naprawdę zaczynam trochę w to wątpić. Dobra, wyjeżdżamy w skrzynki powyżej 50 zł. 10% gloves. Myślę, że jak najbardziej 10 takich skrzyneczek możemy sobie na bitewkę wrzucić, no tylko właśnie, no, trzeba tutaj jak najwięcej rękawiczek trafić. 3 pary, jeżeli uda mi się trafić, to myślę, że naprawdę byłbym zadowolony. 2 pary wydaje mi się, że dały nam jakiś minimalny profit w wysokości jakoś może 100-200 zł, w zależności oczywiście jakie nam się uda rękawiczki zdobyć. No ale tak liczę, że no jedna para tak z 300, nie? Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie, no niestety pusto. Zobaczymy jak będzie dalej, no trochę tych otwarć jeszcze przed nami jest. Ja bym sobie w ogóle zobaczył, jak to procentowo wygląda na te rękawiczki. No, no mamy faktycznie oczywiście 90% tutaj na tą. O, jest pierwsza para! Mamy to, ile? 650. Okej, okay, czyli koszt batelki już zwrócą. Ale czekaj, bo tu bot crusher jeszcze trafił w międzyczasie. W sensie, w tym samym otwarciu. Ja zauważyłem tylko, że ja trafiłem. Ale okej, okay. Jeżeli nawet tak to się skończy jak teraz jest, to ja jestem ukontentowany, bo w tym momencie, no, na tej battle prawie 1000 zł, tak? Czyli, no, dwukrotnie udało nam się wtedy to
pomnożyć. Fajnie jakby bot Chad zdobył jakieś rękawiczki, nawet najtańsze, no to wtedy też jest... O, oj, czekaj, czekaj, bot Crusher zdobył jeszcze. Ty, on przewagę teraz ma. Teraz ja potrzebuję... Nie! Ostatnia skrzynka. No proszę, ej. Daj mi te rękawiczki. Byle jakie. Kurde, przepieczone. Przegrałem chyba, nie? No tak... Sianie, no ja nie mogę. No było tak dobrze, no. 1700 zł. Tak dobrze już było. No powiem tak. Czuję się naprawdę oszukany, ale spokojnie, bo chyba mam jeszcze tutaj do otworzenia daily skrzynkę, no bo oczywiście jak wbijamy sobie level na GeForce Kingsie, no to możemy sobie te skrzynki też otwierać. Tylko właśnie, czekaj, gdzie to się wchodziło? Tutaj chyba nie? Tak, dokładnie. Czy mogę teraz otworzyć? Chyba mogę. Okej, dobra, lecimy. Skrzynia Diamond, zobaczmy co dostaniemy z niej. A w Power Fire, okej. Z 600 może? 600, okej, no, no nie było to najlepsze otwarcie, tak? Trzeba to sobie powiedzieć. Mamy 500 zł jeszcze. No powiem wam tak, no mamy na jeszcze jedną tutaj batelkę. Na te skrzynki 10% gloves. No czy jest tutaj, że tak powiem, nadzieja jeszcze dla nas? No naprawdę było bardzo blisko. Nawet 11 też sobie mogę wrzucić. Było naprawdę bardzo blisko, żeby tamtą bitwę ukąsić. No ale, no jedna skrzynka zadecydowała, stary. Gdyby ten bot na środku nie trafił tych rękawic, no to bylibyśmy zarobasami, nie? To tam by wpadło z 1200 zł, bo tamten bot wygrał z 1700, no ale no odejmujemy jedną parę rękawic. Gdyby oczywiście nie trafił, no to by poszło dla nas, no to tak powiedzmy minus 300, no to te 1200-1300 zł, coś takiego byśmy wygrali, nie? No ale tak to, no lipa mocna. Zobaczmy, no 10 skrzynek jeszcze tutaj z rękawicami nas czeka. No mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tą bitwę, bo chciałbym jeszcze sobie tutaj troszkę skrzynką pokręcić, no bo no lubię sobie skrzynką zakręcić, tak? No nie będę tego ukrywał, no nie da się nie zauważyć. No są pierwsze rękawice dla bota Ryana, no chyba najtańszy wariant, tak naprawdę 315 zł tutaj zaledwie, no ale zobaczmy jak będzie dalej, no może jeszcze coś poleci, tak? Coś bardziej wartościowego dla wuja chociażby, zobacz, bo no nie trafić żadnej pary rękawic w 11 skrzynkach. No to trochę wstyd, tak troszkę, no nie będę mówił, że nie. Jeszcze 3 przed nami, no i zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś się wydarzy, bo tak naprawdę spadła tylko jedna para rękawic, a skrzynek było łącznie 33, więc no jedna para rękawic na 33 skrzynki, no to tak. No słaby troszkę wynik, ostatnie otwarcie, no nie będzie nic, no niestety, no nie zawsze można wygrywać, tak?